In Cologne, it's 160 per liter. In Cologne. But here I don't. Cześć, i oto wjechaliśmy na wieżę widokową kościoła Świętego Marcina. 105 metrów nad poziomem morza, teraz wszedłem na jeszcze schodki, więc kolejne pewnie 2 metry doszły. Niesamowite widoki stąd są, strasznie zimno. Jak widzieliście, w windzie było pokazane, że jest odczuwalna temperatura prawie minus 1 stopień. Do tego jest bardzo chłodny wiatr i ręce mi marzną, ale jest naprawdę, widok jest niesamowity. Widać tutaj, muszę się okręcić w drugą stronę. O, tam będziecie może widzieć port. Tutaj widać zarząd herbalski. Tutaj jest kolejny wesołe miasteczko świąteczne. Opera. Zaraz wam pokażę filharmonia. O, tutaj tak muszę wychylić. To jest filharmonia. A to jestem ja. I za chwilę wam pokażę zdjęcia beze mnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten Hamburg widziany z góry. Dobra, już zdecydowałem się zejść po schodach, żeby zobaczyć, jak to wygląda w środku. No, wieża jest dość imponująca, muszę powiedzieć. Ta wielka tuba na środku to jest właśnie winda. A schody są wygodne, metalowe, nie tak jak w Holandii czasami bywa, że są stare, kamienne i wyszczerbione. Tutaj jest jeszcze w miarę bezpiecznie. Dobrze, to teraz schodzę, skupiam się na schodach, żeby nie spaść. I do zobaczenia. Teraz czas na małą przerwę. Znaleźliśmy takie jakieś fantastyczne miejsce, gdzie starsi ludzie serwują własne wypieki, gdzie serwują kawę. Jest to przy kościele jednym. I naprawdę, atmosfera jest fantastyczna. Jestem tutaj chyba najmłodszy, ale to mi nic nie przeszkadza, bo naprawdę czuję się jak u siebie i jest naprawdę przyjemnie. Jest sobota wieczór i jest pełno ludzi w Hamburgu. Takie tłumy. Ulice w głównym centrum są pozamykane, ponieważ za chwilę ma być jakaś parada. W folderze wyczytałem. Tylko nie wiem, z której strony, czy z początku, czy na końcu ulicy, ale po prostu idę za tłumem i zobaczymy. Jak widać, miasto jest pięknie przystrojone. Właśnie jeden market świąteczny minęliśmy. Tutaj jest kolejny, a za mną widać. Atmosfera jest fantastyczna. Kurczę, aż się czuję święta i naprawdę fajnie jest. Jeśli macie okazję i jechać do Niemiec na jarmark świąteczny, albo chociażby w Polsce są coraz bardziej popularne, koniecznie idźcie, wypijcie grzane wino, bo to jest naprawdę fajne, jednoczy ludzi i naprawdę fajna sprawa. Widać, że tutaj mnóstwo ludzi lokalnych, lokalsów, turystów pełno i to przyciąga ludzi, to się podoba. O, to jest jeden market, tam choinka, jak jest, już jest następny jarmark bożonarodzeniowy. No to co, to wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Shut
eine frohe, schöne Weihnachtszeit. Many reindeer gave, then one foggy Christmas Eve, Santa came to save.